Zjedz jakiegoś robaka po drodze. Bąk leciał. Szkoda, że nie otworzyłeś. Cieszy. Ja dałem radę, wy też dacie radę. Idziemy. Wszyscy trzymają wszystkich. Też masz Monika, nie? Szerolek, ścieżką się przesunie, tylko do przodu. Uważaj, bo śliskie pewnie. Evencie. Nagrywa się? No. To co to jest? Mapa! Bażanteria! Bażantar. No, i wtedy możemy zobaczyć. My jesteśmy tutaj. Idziemy niebieskim, tutaj okrężnym. Ja już się bijemy zmęczyłam. Na tym poziomie. Tak, już zadyszkę czuję. Wszystkie krusze pomijamy. Idziemy tam, gdzie moja ręka nie sięga i że nie dotarł żaden człowiek. Może podskoczysz. Skacz. I schodzimy niżej, idziemy tutaj. Jesteś pewien, że chcesz niebieskim iść, tak? Oj tak, no, chcę się zmęczyć. I z powrotem wracamy tutaj. No. Zatwierdzam. Tak. Wciąż się boję. Nie wiem, o czym mówię, tak, niebieski, idziemy w lewo. No idź nacisnąć. Po drodze jakby nam... No idź nacisnąć. Na krót, no to będzie możliwość... No, budzik jakiś. Dobrze. Czekaj, ja też nacisnę, żeby nie było. Ja też nacisnę. To ja solidarnie. Nie będę gorszą. Ja solidarnie. No i poprzyłeś wyższy nacisk, no to jakby kurde, każe tak pierdolę w tą grzebę jak ty, to dość wyleżało od jakiegoś czasu, nie? Wyjmiesz mi papiery. Gdzie je masz? Mam je w kieszeni, na dnie pod śpiworem. Jest na rzep takie kieszonka, nie? Na wysokości twoich oczu. I w środku mamy ten, mapę z opisami. I godzina pakowania też. O, a nas interesuje tutaj punkty kontrolne. Restauracja myśliwska jest wędrowem szlaków. Oprócz szlaku niebieskiego rozpoczynają się tu także szlaki żółty, zielony. No, idziemy. Szlak żółta stopa oraz przebiega szlak czerwony. Wielka stopa się Kopernikowski. No. Obok restauracji znajdują się pomnik przy radzie Stary Dom. To chyba w to, co pierdolnąłeś. Pomnik stary. Samochodowy, zwiedziliśmy. Muszka koncertowa. Muszka? Muszka. Oraz tablica turystyczno-informacyjna z mapą historią Bażantarni. Już było. Dobra, no w sumie już pozwiedzaliśmy, możemy jechać. Wracamy do domu. Sobie ta nazwa? Może ktoś tak... Bażantarnia? Niemiecka oryginalna nazwa to była w ogóle Sang. W ogóle to będzie ptaszek. I, no to byłby ptasi śpiew, a generalnie w tych lasach po prostu było mega dużo ptaków właśnie z tej rodziny, bażantów. I naturalnie, to nie to, że była hodowla tych bażantów, tylko po prostu występowały tu licznie, no i odgłosy były, nie? No. Orlandzie, jakie odgłosy wydaje bażant? To zademonstrujesz? Dobra, teraz może się zacząć iść, to będzie wyglądało jak już gdzieś idziemy. No, jedna czwarta komandosa w trzech osobach. Będziesz gwiazdą. Żółty, zielony. Nie zmieniaj tematu. Dobra. Aha. Ktoś patrzył na oznakowanie, jak szliśmy? Nie. To jest żółty, zielony. Trzymaj tam. Jeśli w momencie, w którym się jednak nie pomyliłem, po prawie widać właśnie wspomnianą wiatę. Jest zajęta, będzie trzeba zabić. Żeby skorzystać. Pierwszy przystanek na szlaku po forsownym dniu wędrówki. Po forsownym dniu wędrówki postanowiliśmy gdzieś odpocząć i spaleniu 50 tysięcy kalorii. Jakieś ten przygody? Ciało do ciebie mówi? Jakieś niekorzystne rzeczy? Wszystko pod kontrolą? Sprawdźmy. Funkcja rentgena. Zero obrażeń, zero złamań. U ciebie?
Leśne zaczęła się moda na Gandalfa. Tak, szanujemy środowisko leśne generalnie, pełna szacunek. W miejsce zostawiamy niepogorszone od stanu zastanego. Można się wyżyć, tak. O, proszę. No i teraz mamy takie ułatwienie. O, do trekkingu. No to... Ale nie w tym samym czasie, co? Dobra, ktoś musi być Sarumanem. Trudno i darmo. Kto będzie ten zły? No to... To idziecie. No patrz, że te drzewa nie rosną proste w tym lesie, nie? Krzywe patyki. I'm just a journeyman, trying to find out who I am. I'm learning as I speak. Kurski potok. Jak to będzie źle wyglądało, to wytnę słowo górski, żeby nie robić sobie pajaca. Ja wygląda górsko. No, zdecydowanie. Jakiś komentarz? Nie. Docieramy do końca odcinka leśnego. Zaczyna się odcinek górski pod parasolem. Parasol. Czy ja wiem? To są młode buki, dobrze trzymają. No plecak zmienia mi wyważenie. Dasz radę. My? W okolicach... Na szlaku. Na żuławach płaskich. Tak. W okolicach Elbląga, które tak. Płaskie. Płaskie. Są bardzo płaskie. Ale to jest event. To teraz pierwszy. Ale proszę cię. Fajnie. Kręcisz? Tak. Ale może wydarzenie? No dobrze. Wiedziałam, że jest taki szybki. Dasz radę. Uważaj, bo śliskie pewnie. Chcesz patyczka? Weź patyczkę. No idziesz! To idź kamykami. Tylko się nie wypie... Tak, nie wywróć się. Gdzie nie stanie się z kamień? Paulina, pięknie. Nie niszcz przyrody. Wszyscy trzymają wszystkich.
Też masz Monika, nie? Środek się skończy przesunięty, tylko do przodu. Do przodu. Kurde. I dlatego właśnie ten alkohol to taki sobie... Po jednym piwie, dziewczyny. I się przewraca. No. Ale jesteśmy na szlaku, jak widzicie. Jest dobrze. Nie zbłądziliśmy. Podejście nie jest takie strome, jakie w początku się wydaje. Jest duża ilość gliniastych półek, które umożliwiają odpoczęcie zmęczonym ręcą i nogą. No i zobacz, co jedna przeszkoda, pomimo że wygląda jak wygląda, pokonuje się ją odpowiednio lżej. Ciało szybko się uczy, zapamiętuje swoje kocie ruchy. Podobasz mi kurde rękę, nie? Nie obraziłbym cię, gdybym uznał, że potrzebujesz pomocnej dłoni. Nie, spokojnie. Zbyt cię szanuję, żeby ci pomagać. Obrażaj mnie. Ciebie też zbyt szanuję, żeby ci pomagać, więc nie będę tego robił. Przerwa? Później policzymy się w domu. Tak. No. Zbierasz sobie, grabisz. No. Grabisz sobie. Ale jaki ładny widok i za to, nie? A, nie, nagrywasz. Tak. A tutaj tymi kamieniami przy rzeczce? No, rzeczkę przejść to żaden problem. No nie, nie o to mówię, tylko tutaj, żeby iść. Aha. Tędy. Zoran jest tak taktycznie ubrany, że go praktycznie nie widać. Ale dał radę. No kurde. Gorączek. Usikaj. Jak mi się do góry wchodzić? A jest taki ładny. Załatwimy ci nogi. Oby. Nieźle. Dobra, idę tam. Macie jakąś linę? Spinaj się, ojoj. Nie. Tak. Paulina, dajesz. O nie, a ty zostajesz na końcu. No i do tej pory sobie radzę. Masz nowe buty. One ci pomagają. Doszliśmy do miejsca, które jest nazywane, określane jako świątynia, nie przejęzyczyć się, Dumania. Odcinek ma zdecydowanie super górski charakter, straszyliśmy na wtępie. Powinniśmy już dawno wrócić, jesteśmy w połowie. I nawet młodsze pokolenie jest zmęczone. Duma. Ale dobra, młodsze pokolenie. Jedno duma, ale drugie jest zmęczone. Powiem mi suwa na nos. Nikt ci tutaj nie przyjdzie już po zmroku. Końcowe przemyślenia, ale idziemy, idziemy, bo ja chciałbym, żebyśmy z tym aparatem doszli do pewnego miejsca. Są takie, że mamy godzinę po 17, wyszliśmy o 12, mieliśmy iść 2 godziny. Standardowo. 2 godziny. Nabijaliśmy się z opisów szlaku. Przecież tylko 10 km. Ponieważ to tego 10 km i co na żuławach może być górskiego. Jak się okazało, szło zginąć. Jest mega górski odcinek, trudny technicznie. No. Była masakra, jesteśmy wykończeni. I schodzimy, teraz przechodzimy do tej... Koniec szlaku, panie i panowie. No. Koniec wyprawy. Ja powiem tak, ja się spociłem, to jest rzadkie. A ty miałeś wtedy pierdolnięcia, też byś mógł jakoś tak. O, jeb.
No i teraz ten. Krzes. Bohater. Organizator. No to naciśnij kropkę. Panie szefie. Panie szefie. Brawo. Za tę trasę zostanie pan ogolony w nocy. Było ciężej niż myślałem. Znowu. Było głupsko. Dobrze, stawię sobie wyzwania, o których nie ma się pojęcia i bez świadomości robi się je raźnie. Że już mam zaplanowaną też następną wyprawę z takim samym entuzjazmem jak tą. Więc... Tak. Lost in Space za tydzień. Do tory w pierdolu byli. Dobra, wyłącz to, zmęczony jestem.